Chyba każdy wie, kim jest Herobrine. A wy dobrze wiecie, że na tym kanale robimy najmocniejsze trolle na całym YouTubie. Więc dzisiaj zostanę duchem Herobrine'a i wkręcę widza w to, że miał okazję go spotkać. Przed nami naprawdę mocny film, więc od razu zostawcie łapkę w górę i przypominam wam, że jutro na kanale Backroom Studio, do którego będziecie mieć link w komentarzu, pojawi się moja piosenka z Czuchsem. Więc zapraszam was bardzo serdecznie. Jak wbijemy tam 10 tysięcy łapek w górę, to zostaję raperem na full etat. Ale Minecrafta nigdy nie porzucę, bo Minecraft to miłość. A oto dzisiejszy widz, który jeszcze niczego się nie spodziewa. Mam kilka pomysłów na to, jak dzisiejszego trolla poprowadzić. Zaczniemy od domu widmo Herobrine'a. Widz ma wejście do bazy właśnie w tej klapie. O, ja sobie muszę włączyć niewidzialność, bo tutaj latam taki odkryty, ale dobra. Teraz jestem niewidzialny, więc teraz jest git. Myślę, że moglibyśmy zbudować dom bardzo blisko niego, tak, żeby od razu to widział po wyjściu. Tylko gdzie to może być? No, gdzieś teoretycznie mi tutaj coś podpowiada, że tutaj powinniśmy to zbudować, ale tu jest nierówny teren, więc może... Dobra, może bym zrobił domek Herobrine'a tutaj. Najpierw zrobimy sobie seta tutaj na całość, żeby ten teren na pewno wyrównać już tak całkowicie, żeby było po prostu totalnie płasko. No i wiecie co? Może zacznijmy od tego, by zebrać jakieś materiały. Chciałbym, żeby on widział, jak ten dom sam się buduje na jego oczach, ale bez żadnej osoby wokół. Myślę, że to będzie całkiem creepy. Dobra, słuchajcie, robimy najpierw sobie podstawę pod podłogę naszego domku. Dobra, powiedzmy, że nasz domek na przykład będzie takiej wielkości, jeżeli chodzi o podłogę. Dobra, on jest w ogóle na górze. On na razie nie jest w stanie stamtąd zobaczyć tego domu, ale zacznijmy już stawiać jakieś mury. Aha, i jeszcze właśnie, kolejna sprawa. Drewno. Jakie tutaj drewno tego użyć? Może użyjemy takiego ciemnego? Dobra, ja stawiam teraz pierwsze bloki, jak widzicie. Chciałbym, żeby on jakoś to mógł zauważyć, więc dam lanterna, ewentualnie jakby, bo zachodzi dzień, więc o ile w dzień może nie zauważyć, że tutaj coś jest obok, to w nocy już bardziej, jeżeli stąd będzie świeciło światło. Dobra, gdzie on jest? Czy on wrócił do domu? Czy on gdzieś tutaj chodzi? On chyba tutaj gdzieś chodzi. Więc jest jakieś prawdopodobieństwo, że zaraz na to, aha, nie, on da się na tam drzewo. Okej, dobra, nieważne, nie było tematu. Myślę, jak możemy jego uwagę teraz przyciągnąć tutaj i w sumie mam pomysł. Jakbyśmy po prostu tutaj stanęli, może nas zauważy. Dobra, patrzy się. Nie patrzy się. Idzie gdzieś na dół. Dobra, nie, na razie on nas w ogóle nie widzi, pomimo tego, że stoimy. On chyba gdzieś poszedł. A nie, dobra, wychodzi. Czekamy cały czas. O, patrz. Patrzył się na mnie, ale mnie nie zauważył nawet. A nie, dobra, widzi mnie jednak. Widzi mnie, dobra. Mam nadzieję, że on pójdzie w tą stronę i wtedy będzie mógł zauważyć ten domek, który tam jest dalej. Dobra, idzie to sprawdzić. Dobra, jeszcze miejmy nadzieję, że pójdzie kapkę do przodu. Tam za tą górkę. Dobra, nie, on sprawdza to tutaj. Tutaj nas nie ma. Tutaj też sprawdza, czy pójdzie dalej. Idzie dalej, dobra. Idzie, dom już jest powoli w jego zasięgu wzroku, ale się zatrzymał. Dobra, idzie dalej. Idzie, dobra. Dobra. Widzi to. Więc teraz słuchajcie, to co musimy robić, to budować. Oj, coś mi tutaj lata jakaś muła znowu. Budować na jego oczach. On widzi po prostu, jak bloki się stawiają. Zaraz, gdzie on jest? Czy on wpadł tu do jakiejś dziury? To jest jakiś noob totalny. On się próbuje wykopać tamtędy. God damn it. No dobra, ale przynajmniej zauważył, że tutaj się coś dzieje. Więc w międzyczasie możemy już budować domek dalej. Powiedzmy, że na przykład drzwi będą tutaj. Okej. Okay. Tutaj będzie... A, zaraz. O, dobrze, tutaj musimy postawić blok. No, zależy mi też, żeby ten domek jednak wyglądał trochę jak ruina, no bo to ma być w końcu dom strachów dla niego w późniejszej fazie filmu. To jak zrobić... zaraz, zróbmy tak. Pyk. Okej, okay, czyli potem możemy zrobić tak. Dobra, muszę sobie tutaj, słuchajcie, wymierzyć wielkości okien. Dobra, czy on dalej jest w tej dziurze? On dalej jest w tej dziurze, on próbuje się wydostać. Ale się chyba po prostu wykopie, okej. Okay. No dobra, jak zwykle trafiłem na jakiegoś widza, który nie za bardzo chyba ogarnia życie w Minecraft. Dobra, teraz ten domek jest o wiele bardziej rozbudowany niż był wcześniej, zanim on tutaj przyszedł. Zobaczmy, gdzie on się tutaj wykopuje. Dobra, wykopał się, ale czy on się wykopał ze strony, której ja chciałem? Idealnie przy tym domu się wykopał. Dobra, słuchajcie, to stawiam teraz bloki na jego oczach, żeby on widział, że to się jakby samo buduje. Okej, okay, on ogarnia. O co chodzi? On ogarnia. Patrzy się. Dobra, ale centralnie przed nim te bloki. Ciekawe, czy jest zmieszany. O co chodzi? Dobra, on przyszedł tam. Teraz muszę tej blok zniszczyć. I wszędzie się bloki będą stawiać. Okej, okay, patrzy się na to. Pyk. I patrzy w ogóle zmieszany. Co
całkowicie, co jest? Dobra, co? On to ogląda, ale nic nie pisze na czasie ani nic. Po prostu obserwuje, co się dzieje. Okej. Okay. Czy wy byście się zdziwili, gdybyście zobaczyli samo budujący się dom w Minecrafcie? Ja myślę, że no trochę można byłoby się zdziwić w sumie. Dobra, stawiam tutaj dalej belki. On w ogóle... Gdzie on idzie? Co jest? Czy on się tym nie przejął? Tam jeszcze creeper wybuchł, aż go zlagowało. To niezły widz! Gdzie on poszedł? On poszedł do bazy? Nie, on poszedł coś robić? Gdzie on idzie? Co on robi? On robi kółko duże dookoła. No dobra, nie wiem, może upewnia się, że nie ma nikogo więcej w okolicy? Nie rozumiem, naprawdę. Ja nie mam odpowiedzi na dręczące pytania, ale widzi, jak dom dalej powstaje. Możemy zrobić tak, że tutaj będzie, wiadomo, kolejne piętro. Kurde, znowu mi tutaj coś lata. God damn it! Dobra, słuchajcie, budujemy drugie piętro. Sprawimy, żeby ten dom był ruiną, oczywiście. Dobra, on tutaj chodzi znowu po środku. Możemy zacząć robić na przykład podłogę. Klocek po klocku. Tako. Tak chyba nie powinno się stawiać podłóg. Ale dobra, spokojnie, ja tak stawiam podłogę. Dobra, on stoi. Na chwilę zamarznął. Jest tu ktoś? Słuchajcie, specjalnie wpisałem komendę, by mu się wyświetlało, że nikogo nie ma dookoła, więc tym bardziej musi być zmieszany w momencie, kiedy on coś pisze, a okazuje się, że nikt tego nie czyta nawet. Ten chłop znowu wysadził creepera. On nie ma zielonego pojęcia, jak się opoli z creeperami w Minecrafcie. Dobra, całego domu nie będziemy budować, będziemy robić tylko ruinę, więc dostawiamy dalej bloki, powiedzmy jakoś tak. Ej, w sumie nawet drugie piętro nawet nie jest za bardzo znaczące, bo wiecie, co jest najbardziej znaczące w takich strasznych domach. Oczywiście, że piwnica. Dlatego do piwnicy sobie zaraz przejdziemy. Chłop poszedł, bo nie wiem dlaczego. Zapytał się, czy ktoś tam jest. Wyświetliło mu się, że nikogo nie ma i chyba stwierdził, że okej, no to nikogo nie ma. Kis! Że się dom budował na jego oczach. Naprawdę nie rozumiem. Dobra, weźmy jakieś drzwi już postawmy. Może damy tylko jedne na przykład, żeby sprawiały wrażenie wyłamanych. Okej. Okay. Kolejna sprawa. Czuję, że nie ma mossy stone'ów, na przykład deep slate'ów. Bo spoko, chociaż nie bardzo sobie to wyobrażam w kwestii kolorystycznej. No cóż. Zróbmy więc tak. Gdzieś tutaj będzie miejsce, powiedzmy... Ej, albo dobra, nie. Jeszcze zanim to zróbmy schody, a tam zrobimy piwnicę. Czyli bierzemy deep slate'owe bryki, okej. Okay. I postawiam, że tutaj jeden, że tutaj były kiedyś schody. To znaczy, w teorii się dopiero budują, ale dopiero on potem ogarnie, że to są jakby wcześniejsze ruiny. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Ważne jest jedno, że wie, że tutaj jest taki domek, że widział Herobrine'a i że wie, że coś się dzieje. Dobra, robimy set zero. Typowo artefakty z X-Ray'a, znaczy z anti-X-Ray'a. Sorry, bo ja nie używam X-Ray'a. Zresztą po co mi X-Ray na własnym serwerze? I zobaczmy w sumie, co się dzieje teraz u tego widza. Polećmy tam do niego. Co on robi? On zabiera swoje rzeczy z bazy. Okej. Okay. Ej, ja przysięgam, że on w tej bazie miał kilka rzeczy. A on się wziął i wyniósł ze swojej bazy? Nie, ja chyba wiem, co on... Nie. Czy on chce zamieszać w tym do... Nie, on tego nie zrobi. Co on robi? Czy on chce zrobić to, o czym ja myślę? Czy nie? Co jest z tym kijem w ręce? No to jakby chciał komuś grzmotnąć. Bierze piecyk. Nie mówcie mi, że on pomyśli, że zamieszkanie w samobudującym się domku chwilę po spotkaniu Herobrine'a to dobry pomysł. Nie, on postawił jeszcze crafting na wejściu do piwnicy. On autentycznie się tu przesiada? Co? Ej, dobra, widzowie, tego nawet w ostatnim śnie, jaki miałbym w życiu, nie przewidziałbym, okej? Okay? Co jest pięć w ogóle? Co się stało? Czy wy, widząc samobudujący się dom, chwilę po zobaczeniu Herobrine'a z oddali, przyszlibyście i zamieszkali w tym domu? No, nie wydaje mi się. A może to ja jestem dziwny i bym tego nie zrobił? Jak on chce tu zamieszkać? Przecież to jest głupie. To jest tak głupie. Co on robi? On tutaj doprowadza wodę. Co się dzieje? Dobra, ja nie mam pojęcia, ale wiecie co? Czekajcie, zróbmy tak. Zmieńmy, weź się do piwnicy, zróbmy odtąd. Okej. Okay. Dobra, tutaj jest zrobione przejście. Teraz możemy tutaj usunąć to, no i będziemy mieli fajną piwnicę. Set 0. I kurde, spadł grawy, się wstraszyłem. No dobra, teraz słuchajcie, robimy piwnicę. Na razie jeszcze nie będziemy wykorzystywać. Set mossy brick. Nie, co jest? Mossy stone bricks, okej. Okay. I stone bricks po prostu. No, dokładnie w ten sposób. Tak samo robimy ściany i kto wie, może nawet... Dobra, zróbmy... Nie, no sufit... Dobra, zróbmy tak. Set deep slate. O, po prostu, ej, zróbmy podłogi i sufit z deep slate'a. To też się nawet nadaje w sumie. Dobra, co on tutaj robi? Czy on ma zamiar odbudowywać ten domek? Czy on po prostu tutaj tak się przeniósł i tyle? Patrząc na tym, że on wysadza każdego creepera, jakiego napotka, to ja nie wiem, czy to jest dla niego dobry pomysł, by się wprowadzać do domu bez okien. No ale, cóż, on przyniósł pochodnie, on chce to rozjaśniać. Ej, zróbmy tak. Weźmy GM1, weźmy zapalniczkę i podpalmy. Zróbmy tutaj ogień. O kurde, kijowo zrobiłem ten ogień. Dobra, tutaj też drugi.
zróbmy takie znaki od Herobrina, jakby. Dobra, ej, bo tutaj zaczyna płonąć za dużo. Teraz gaśmy ten ogień. Dobra, on jest zmindfuckowany lekko. I zróbmy tak, wyjdźmy jako Herobrine tutaj za ściany. Dobra, tak żeby nas nie widział. Kurde, tylko on chodzi, nie mogę dobrego miejsca wziąć. Dobra, o, widzi nas. Zamknąłem drzwi, schowałem się i znikam. Podchodzi, bierze miecz, otwiera drzwi. A w środku nikogo nie ma, ale jak się teraz boi tutaj podejść? Co on robi? On zabiera to łóżko. I on jednak się stąd wynosi. On chyba nie powiązał faktów wcześniej, że ta osoba, którą widział, to mogła być jej dom. Czy on serio teraz się stąd wyprowadzi? Czy on serio zbiera piece ręką? Co się dzieje? Nie. Widzowie, ja nie rozumiem, o co chodzi. A nie, dobra, wziął kilof. Już się bałem, że on nie wie, że trzeba piecyk wykopać kilofem normalnie. Tak, on się stąd po prostu zawinął. Ej, dobra, stajmy jeszcze w oknie. Że tutaj po drugiej stronie, dobra. Ej, nie, nie widział mnie. Nie, czy widział? Nie, nie widział mnie. Dobra, pojawmy się jeszcze raz. Dobra, złamajmy się tutaj i znowu ze ścianę. Jest tu ktoś? Najlepsze jest to, że jemu się pokazuje, że nikogo tam nie ma. I zrób, ej, ja wiem, co teraz zrobimy. Walimy piorunem w ten dom. Uwaga, summon, lightning bolt. Dobra, patrzcie, strzelił piorun prosto w dom i strzelamy cały czas. Jak to wygląda? Ja mam pomysł, teraz może mu się pokażę. Okej, on widzi teraz, że stoję tutaj, gdzie walą pioruny. Dobra, ej, dobra, to musi być dobre. Co sobie teraz myśli? Czy on coś pisze, czy nic nie pisze? Herobrine, to ty? Ej, zróbmy tak, uderzmy i wanisz i zniknijmy. Teraz zróbmy weather, thunder. Włączmy nagle, żeby była burza się zebrała. Okej, to jest epickie. Ja co prawda mam wyłączony deszcz w ustawieniach, więc u mnie nie pada. Znaczy, możecie tylko zobaczyć party klasy, że jednak pada, ale on normalnie widzi deszcz. On się jednak odsunął z tego domu. On jednak zawraca chyba. Wyciągnął miecz i się patrzy z oddali. Dobra, to myślę, że troszkę ugraliśmy czasu i ugraliśmy to, że on się stąd wyprowadził. Ale jak szybko się zebrał po tym incydencie. Wyobraźcie sobie, co musiał sobie pomyśleć. Coś na zasadzie, nie, dobra, ja tutaj jednak nie mieszkam. Z tego, co widzę, to on teraz prowadzi zaawansowane obchody wokół domu. Ej, dobra, ja mam pomysł. Zacznijmy budować znowu na jego oczach, dobudowywać ten dom. Okej, stawiają się tu bloczki. Dobra, on widzi, że się dzieje. Naprawdę dużo dziwnych rzeczy się dzieje. Taki bardzo paranormalny odcinek, można by było powiedzieć. Dobra, tutaj to zatkam teraz. I przejdźmy dalej do piwnicy. Chciałbym, żeby w piwnicy może był grób Herobrine'a. Myślę, że to będzie dobre. Ej, a zrób jakiś inny pokój może, tak żeby tutaj był jeden pierwszy straszny pokój, a tam potem zrobimy drugi, w którym będzie dopiero ten grób. Zróbmy tutaj na przykład takie zejście po schodach. Weźmy stairsy, gdzie mamy jakieś takie... O, tutaj mamy takie, nie? Deep slate'owe, żeby tam pasować. No, nawet pasują. Weźmy też drzwi, ale może weźmy takie bardziej Herobrine. O, te. Dobra, one będą dobre. Nie, zaraz, to tak się nie da. Tutaj, dobra, to tak damy amatorsko, ale niech będzie. Trzeba tutaj zrobić takie małe pomieszczonko w sumie. Ono nie będzie specjalnie duże. Oczywiście dalej kontynuujemy motyw ścian z tego samego, czyli pyk. Dobra, dobrze, że mam komendę zapisaną, przynajmniej tego nie muszę wpisywać 1000 razy na nowo. Dobra, ile tutaj zrobimy? 3, raz, 2, 3. Okej. Teraz to wszystko zamieńmy na mossy stone bricka. A i też przy okazji by się przydało, żeby odtąd, dotąd zrobić taką przestrzeń, set 0. Okej. Myślę, że wymiarowo będzie to idealne. On tam pewnie na górze dalej przeżywa. Cóż, jakiegoś zombiaka zabija, więc on tutaj dalej się kręci w pobliżu. Tym razem już nie odpuszcza tematu, tak jak to zrobił wcześniej. No bo wcześniej w sumie to było takie trochę dziwne, nie? Jakby ja dalej nie rozumiem, dlaczego on się tam wprowadził. Czy on serio nie powiązał faktów jednego z drugim? Na to wychodzi. Ale jeżeli tak, no to śmiesznie. Dobra, set 0, set deep slate. Okej, to tak samo. No, ej, to wygląda teraz jak totalna nora. Super jest. No i robimy ten grób. Zróbmy do takiego większego troszeczkę, nie? Wiadomo. Bed. Dajmy oczywiście niebieskie łóżko, jak to na Herobrine'a. Dajmy sea lanterny tam, żeby było mega biało. Okej, dobrze to wygląda. Jeszcze teraz trzeba by to jakoś było udekorować. A stairsy, czy mamy? O, mamy, dobra, takie. Pyk, pyk, pyk. O. Ej, ale ja w ogóle nie wiedziałem, że ja mam taki talent do robienia grobów w Minecrafcie. To trochę bardziej straszne niż fajne. Dobra, i dajmy jeszcze jakieś slaby tutaj na to. Powiedzmy... Nie wiem, co by tutaj na to pasowało. Dobra, chyba normalnie lecimy andezyt. Tak, nie? O, dobra, jest git. Weźmiemy tabliczkę tutaj, czy ona będzie tutaj... Dobra, będzie tutaj spoko wyglądać. Grób Herobrine. Tutaj to rozciągamy. Bierzemy daj biały i tego... Ej, a może weźmiemy czerwony? Dobra, weźmiemy czerwony. Na czerwony będzie lepiej wyglądać. Czyli dajemy pyk, pyk, o. No i teraz wygląda dobrze. Kolejna sprawa. Delikatne oświetlenie tutaj, tylko. Nie wiem, jakie ono powinno być. Ej, w sumie, dobra, ej, czekajcie. Może tak bardziej, w taką stronę. O, żeby było widać, ale tak, żeby było ciemno. Tak samo w tej piwnicy tutaj. Zróbmy, dobra, teraz myślę, że jest nawet chyba za jasno. Może zróbmy tak. Czy ja na pewno brightness na bright? Dobra, mam
Brightness a Bright, jest git. I tutaj dajmy tabliczkę. On, dobra. Zróbmy jakieś dziury tutaj, albo... Ej, właśnie, weźmy mossy block. O. Tak delikatnie, wiecie, postaszmy to, żeby to tak wyglądało jak jakieś po przejściach. Tak samo weźmiemy liany. Nie wiem, gdzie są liany. Szczerze mówiąc, Vines chyba się nazywa, nie? Vines, dobra. Jednak wiem, jak się nazywają liany. Jednak fałszywy alarm, bo już chciałem mówić, że ja nigdy nie potrafię zapędzać, jak się liany nazywają, ale jednak potrafię. No tutaj zróbmy też dziury, żeby te liany może zwisały. Nie wiem, czy one dadzą radę wisnąć tutaj do momentu, aż będą potrzebne, ale zobaczymy. Weźmiemy beczki, żeby to wyglądało jak jakiś typowy magazyn. Pyk. Beczki na środku. Weźmy jeszcze jakieś piecyki. Powiedzmy, niech one sobie stoją tutaj. Bookshelfy gdzieś tu. No i zrobię się od razu lepiej. Oczywiście redstone na ziemi, bo redstone jest zawsze creepy. Dobra, budujemy wyjście do góry. GM3. Musimy sprawdzić, co się dzieje na górze w ogóle. Gdzie on jest? Ej, tu jest bardzo oświetlone. Aha, bo są te lampy, które jadłem. Ale on, zobaczcie, cały czas jej stoi. W okolicy on tylko trzeba, aż się coś stanie. Ej, dobra, walnijmy mu tu piorun, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. Dobra, walnijmy piorunem. I teraz mam pomysła, zaraz szybko walnisz. Tutaj zróbmy zejście do tego. Może zapalmy tutaj ogień, żeby przy tutaj zobaczyć, co się dzieje. Czy to widać z jego perspektywy? Słuchajcie, GM3, 0. Dobra, widać, że się coś pali. Widać, że się coś dzieje. Chciałbym, żeby on przyszedł i sprawdził tą piwnicę i żeby odkrył grób Herobrine'a, w którym to grobie już Herobrine'a nie ma. Co jasno oznacza, że Herobrine grób opuścił. A gdzie jest? No, chyba wiadomo. Dobra, on wszedł tutaj, sprawdza, czy on zauważył tą piwnicę. Idę na... Chyba zauważył piwnicę. Dobra, on zauważył piwnicę. Dobra, więc wchodzi. Najpierw chyba jednak chce się uporać z zombiakami. Boi się chyba, że one wejdą tam za nim. No, słuchajcie, chłop nie ma zdolności PvP. Wcale żadnych. Ale jakoś sobie daje radę. Znaczy się to przeżył, bo szkoda by było, gdyby tak naprawdę zginął z ręki zombiaka, a nie Herobrine'a. I dobra, ale on widział tą piwnicę. Ja nie wiem, czy on zakodował to. Dobra, on idzie do tej piwnicy. Ojoj, jeszcze cały szkieleta. Ojoj. No, trudno. PvP pełną gębą. A w sumie to PvE. Ja cały czas się boję, że on nie dotrwa do tej piwnicy. Autentycznie. Pamiętacie, jak pipery na nim wybuchały, co nie? Dobra, schodzi. Widzi, że jest piwnica. Znowu zapytał, czy ktoś tutaj jest. Dobra, czyli pewnie czuje delikatny dyskomfort. Całkiem fajnie jest. A w ogóle, czecie, jak tutaj wygląda na ciemnym. Ej, na ciemnym tutaj prawie nic nie widać. Herobrine, nie jestem zły. Ale Herobrine jest zły. Czego on nie rozumie? Nie zabijaj mnie. Ale przynajmniej dobrze wiemy razem z nim, jakie jest sedno. Sysałem o tobie. Okej. To jest w ogóle Hubi Boss, więc to jest mój imiennik. Pozdrawiam cię bardzo, Hubi. Ale Hubi, jesteś na pewno bardzo młody. Ej, te liany, dobra, one już zwisają. Fajnie. Ej, on tutaj postawił pochodnię swoją. Ej, ja mam pomysła. Zróbmy tak. Vanish, GM1, zniszczmy tą pochodnię, że ona zniknęła. On tu chodzi dookoła. Dobra, widzisz, że pochodnia zniknęła. Postawi drugą. Ona też zniknie. Ej, zróbmy tak. Otwórzmy drzwi i zamknijmy. Na jego oczach. Czy to było dość przerażające? To chyba było przerażające. W tak ciemnym miejscu. Że o takiej godzinie, o której to nagrywam. Nie trasz mnie. Dobra, on się boi. On się boi. Zróbmy jeszcze raz, bo otwórzmy. Straszne drzwi, troll na widzu. Już niedługo. Nie no, żartuję, straszne drzwi to może nie. Ale te drzwi są straszne. I zamknijmy je teraz. Nigdy mnie to nie przestanie bawić. Dobra, czy on zobaczył tą tabliczkę? On? O dobra, okej. On, zauważcie, nie za bardzo jest koordynator, żeby tam wbić na pełnej parze. Więc widzę, że się delikatnie boi. Jak Steve, dobra, przyjdzie tam. Czy on rozkopie ten grób? Bo najlepszy będzie, najlepszy part, jak on otworzy ten grób od góry, a tam Herobrine'a w środku nie będzie. Bo na to już mam przygotowany kolejny plan. Ale na razie to on tylko tak tutaj chodzi i zerka. No dobra, patrzy, czy drzwi są na pewno otwarte. I zamknijmy te drzwi. Usłyszał to? Usłyszał, zobaczył, że drzwi są zamknięte. Okej. Czy on wziął kill off, on chce to otworzyć. Dobra, widzi, że jest puste łóżko. A teraz stójmy tutaj w drzwiach. Oj, ej, on się schował? On się chyba schował. On mnie chyba widział, nie? Tak, on mnie widział. Dobra, ej, zostawmy teraz jej puste, bo on myśli, że ja tam stoję. Ej, a jakbym stąd się wyło... Ej, w sumie... Oj, ej, łóżko zniszczyłem. Ale nieważne. Jakby łóżka teraz też nie ma. To nie było planowane, tak po prostu wyszło. On nie chce stąd wyjść teraz. On naprawił ten grób. Dostał takiego, w jakim był wcześniej. Chciałem tylko zobaczyć. On tak pisze, jakby pisał pośpiesznie. Zwróćcie na to uwagę. To znaczy, że pewnie pisze pod wpływem emocji. Dobra, bierze miecz, wychodzi powoli. Czekajcie, a jakby mu nagle tutaj się pojawić. Ej, bo za tymi drzwiami... Gdzie on jest? On tam chyba wrócił, nie? On tam wrócił. Chyba. Ej, aż muszę sprawdzić, bo ja byłem pewien, że on stąd wybiegł tak szybko, że nawet nie zauważyłem. Kiedy? Co? Hubi Boss. On już jest przed Tomkiem, jesteś ty?
tam. O nie, o nie. Ej, zróbmy tak, time set 1500, po prostu zróbmy nagle noc, nagła noc się robi. Walmy piorunami w ten dom, w różnych miejscach. Dobra, i teraz mam pomysła, co zrobić dalej. Myślę, że teraz najlepszym sposobem będzie pojawienie się gdzieś za nim, na przykład tutaj. Tam podchodzi powoli do tego domu. Dobra, ja może podejdę blisko za niego, żeby tak na maksa wystraszyć. Mam nadzieję, że się przestraszy tego. Dobra, wchodzi. A! Od razu uciekł, nawet jak wyskoczył przez okno. Fru! Do przodu. Ojoj, tam jeszcze creepery, co jest? Znowu go wybuchło, ale on cały czas żyje, o dziwo, więc jednak ma dużo farta. Ale dwa creepery zebrał. O. No dobra, chłop w Minecraftie jeszcze za bardzo nie umie. Ej, zróbmy tak. Obłóżmy to wszystko TNT. Sześciutko obłóżmy. O nie, to już zaczęło. O nie, bo to już zaczęło wybuchać. O nie, bo tam była czerwona pochodnia, faktycznie. On to widział, że tam wybuchło. Dobra, zróbmy tak. Stoimy znowu za nim i może walnijmy piorunem. Dobra, walnęliśmy piorunem. To nie ja, przysięgam. Co jest? On się tłumaczy z tego, żeby wina za wysadzenie nie poszła na niego. On się boi konsekwencji, samo wybuchło. Ja cały czas stoję za nim, nie? Jakby cały czas walę piorunem, żeby zwrócić uwagę. On nie zwraca uwagi. On jest bardziej chyba przejęty tym, co się dzieje tam. On patrzy tam, jaka dziura jest wyrządzona. Może podejdźmy też tutaj. To jest tak, jakby Herobrine podszedł i zaczął się razem z nim patrzeć, co to się tam stanęło. Ej, dobra, on nic nie robi. Słyszysz mnie? Dobra, czy on się będzie bał, jak będzie do niego on się boi. On się boi, on tak nie śpieszy. On chyba sprinta już nie ma na uciekanie po prostu. O nie, on nie ma sprinta już, żeby uciekać. Ej, dobra, to teraz tutaj zniknąłem, spadłem i znowu pojawimy się za nim. Dobra, tam jest ten creeper, który go goni. On już ani razu mnie nie uderzył nawet, nic nie zrobił. On po prostu się boi podejść. Czy ten creeper go wysadzi? Nie, już myślałem przez chwilę. To by było całkiem prawdopodobne. O nie, słuchajcie, to już jest... Nie, już chciałem powiedzieć, że to jest jego koniec, bo za nim był szkielet, a przed nim creeper i średnio to wyglądało. Zróbmy tak, znikajmy na jego oczach, pojawiajmy się teraz na przykład tu, znikajmy, teraz bliżej się pojawmy i zniknijmy i jeszcze raz po prostu mu przed twarzą. Ej, on jest autentycznie wystraszony. Dobra, strzelmy w siebie piorunem. Kim jesteś? Dobra, zróbmy, strzelmy piorunem i znikimy. Standardowo. Popnijmy go do tego ognia. Uwaga, tylko mnie nie może zauważyć. Musi być bliżej. O nie, w sensie ten troll teraz. Ja już jakby nie mam słów. To jest chyba wszystko, co musimy sobie wycisnąć, bo on po prostu on nie ogarnia za bardzo. On podchodzi do mnie, chce mnie bić, a my stoimy. Jak gdyby nigdy nic. Oddajmy mu. Ale kupa. Kupa straszna. Dobra, ej, napiszę może, co? Ej, dobra, to troll. Dotnes to ty? Tak! Dotneso Herobrine, który nawiedzi wasz dom, jeżeli nie zostawicie łapki w górę. I pamiętajcie, jutro premiera piosenki, link w komentarzu. Więc do jutra, do 15. Yo!